Centrum Usług Pogrzebowych Regina. Służy pomocą w najtrudniejszych dla Państwa chwilach. Kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie całej Polski. Odbiór zmarłych z domów, przygotowanie pogrzebu, bogaty wybór trumien, urn i krzyży, kremacje zwłok, ekshumacje, pełna dokumentacja pogrzebowa oraz pośrednictwo w ZUS i innych instytucjach. Centrum Usług Pogrzebowych Regina. Ulica Wolności 26. Bądź na wakacjach cały rok. Zainwestuj i zamieszkaj w Kołobrzegu. Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do skorzystania z wakacyjnej obniżki ceny. Metr kwadratowy mieszkania już od 3900 zł brutto. W sprzedaży mieszkania przy ulicy Wolności, piękna staromiejska architektura, garaże podziemne i winda dla niepełnosprawnych. Blisko centrum i parku nadmorskiego polecamy mieszkania przy ulicy Szarych Szeregów w osiedlu zamkniętym i chronionym. Miejsce postojowe w cenie mieszkania. Do wyboru są również już ostatnie mieszkania przy ulicy Wybickiego w sąsiedztwie strefy uzdrowiskowej. Komórka lokatorska gratis. Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Ulica Artyleryjska 3. Informacje o ofercie. Telefon 94 35 278 17. www.ktbs.pl. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wakacyjnych czterech pór miasta, a w związku z tym dzisiaj trochę lajtowo witamy wielką naszą kołobrzeską zgubę Łukasza Czechowskiego, oficjalnie radnego Rady Powiatu. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Rektorze, dzień dobry Państwu. Panie Radny, no jest Pan pewnego rodzaju wyjątkiem kołobrzeskim, osobą, którą wszyscy się interesują, martwią o Pana stan zdrowia. Nawet w internecie proszą nas internauci, nasi czytelnicy, żeby Pana zapytać w tej kwestii, co Pan takiego porabia, na co Pan takiego choruje. Gdyby Pan zechciał na początek naszej rozmowy, bo to jest pierwsze objawienie jakieś publiczne i medialne po dłuższym okresie czasu, gdyby zechciał Pan powiedzieć, co takiego się stało, na co Pan choruje, jeżeli można powiedzieć, i kiedy Pan wróci do zdrowia? No, panie redaktorze, no, Pan wybaczy i przepraszam też osoby, które zapytają, ale na temat swojego zdrowia rozmawiać publicznie nie będę. Będę samorządowcem, mam też świadomość tego, że gdzieś tej prywatności człowiek sporo oddaje na zewnątrz, natomiast jeśli chodzi o sprawy zdrowia, no to akurat zachowamy dla siebie, dla swojej rodziny, z chęcią, z każdą osobą, która jest na tyle zainteresowana, spotkam się, a najchętniej to bym się zamienił. No, jeśli chodzi o moje zdrowie, to tyle. No to cóż takiego Panu dolega, że nie może Pan uczestniczyć? Że to jakaś ciężka choroba, bo nie chodzi o to, co to konkretnie, tylko ludzie... No, Pan pyta, co ja teraz robię, tak? Do tego zmierzam. Nie, kiedy Pan wróci do zdrowia w takim zakresie, że będzie mógł Pan dalej pracować, no bo tak. Jest Pan u nas w studiu, jest Pan na zwolnieniu lekarskim, prawda? Nie, nie jestem na zwolnieniu lekarskim, a redaktorze, także... Ja obecnie przebywam na urlopie wychowawczym, trochę po tych wszystkich moich zawiłościach zawodowych, zdrowotnych, postanowiłem trochę więcej czasu poświęcić żonie, poświęcić córce. Uważam, że moja żona ma prawo
dokładnie tak samo realizować się zawodowo jak i ja, więc ona zawodowo się realizuje, a ja zająłem się aktualnie wychowaniem naszej córki, więc przybywam tym, jak to do czego mam prawo na urlopie wychowawczym, więc to nie jest kwestia już, że dzisiaj zrobię. Ta moja przypadłość no, niestety nie minie mi do końca życia, więc to nie jest kwestia miesiąca, czy dwóch, czy trzech, czy pół roku. Natomiast jeśli chodzi o mój status zawodowy, to dzisiaj jest taki. Jestem taką mamą, tatą w jednej osobie. Rozumiem. No dobrze, no bo to wielu myślało, że dalej jest pan na zwolnieniu lekarskim. Nie, to jest... Widzą pana to tu, to tam. To było... Nie jestem na zwolnieniu lekarskim. To był okres sprzed kilku miesięcy tak naprawdę. I to był okres... Też może nie, że długi, ale wielu osobom być może ta teoria pasowała, tak? Czechowski na zwolnieniu lekarskim, a jednak gdzieś tam cały czas widać. To nie ma już dzisiaj nic wspólnego z rzeczywistością. Internauci obrażają się, gdy nazywamy pana politykiem, ale chyba jeszcze dalej. W polityce pan jakąś funkcję pełni? Bardzo dobrze, że się obrażałem, bo ja sam politykiem się nie czuję. Bardziej czuję się samorządowcem, bardziej czuję się związany z samorządem. To prawda, że pewne funkcje polityczne w naszym województwie pełnię, ponieważ no i może również w mieście, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, co być może nie każdemu do gustu przypada, chociaż jest wiele osób takich, które cały czas namawiają mnie do tego, żebym aktywnie w polityce funkcjonował, ale politykiem nazywać można osobę, która faktycznie przez bardzo, bardzo wiele lat na to pracuje i zajmuje się stricte rzeczami politycznymi. Ja swoją działalność zaczynając od Rady Osiedla, poprzez Radę Miasta, dziś Radę Powiatu, bardziej kierunkowałem na samorząd i na to, jak można pomagać ludziom, jak można rozwiązywać takie ludzkie problemy, niż na to, żeby politykować. To prawda, no, prowadzenie kampanii wyborczych to jednak już polityka, funkcje w partii politycznej to również polityka, ale jeżeli komuś się nie pasuje to do gustu, ja zupełnie nie uzurpuję sobie prawa do tego, żeby w ten sposób się nazywać. Jestem osobą młodą, a polityków, jak wiadomo, ludzie raczej nie darzą zbyt wielką sympatią. Proponuję wrócić więc do jeszcze takiej jednej ważnej kwestii. Ja wiem, że śmiech mi, ale chodzi o te słynne groby na cmentarzu. Jak tam ich liczenie wygląda? No wie pan, to jest raczej pytanie do prezesa spółki, a nie do mnie. No ja obecnie jestem na urlopie wychowawczym, więc ciężko mi stwierdzić, jak to w spółce funkcjonuje. Aha, nie martwi się pan, że ktoś policzy za pana? Czy za mnie, czy za mnie, czy nie za mnie. To jest jakiś tam kierunek wyznaczony przez prezesa i no ja jestem przekonany o tym, że prezes bardzo dobrze przygotowany przecież do tej funkcji. Doskonale sobie z tym zadaniem wyznaczonym przecież przez prezydenta poradzi. No dobrze, to wróćmy, przejdźmy do troszkę innych tematów. Wyczerpaliśmy to, o co pytali internauci, ale no, ponieważ brakuje, zresztą trudno to nazwać, kto mógłby pana zastąpić w Platformie Obywatelskiej, ale po ostatnich wyborach parlamentarnych, gdzie został pan trochę odsunięty od realnej polityki, no to brakuje takiego głosu, tak jak pan na Radzie Miasta zawsze, taki młody, gniewny. Pamiętam te słynne wymiany zdań z Jadwigą Maj. Nie brakuje tego Platformie Obywatelskiej? Pan jakoś rozmawia z kolegami? Czy nie czują potrzeby powrotu pana na ten pierwszy... Znaczy mnie na przykład w jakimś tam stopniu bardzo cieszyły słowa Janusza Gromka, który powiedział na jednym z ostatnich klubów Platformy Obywatelskiej, klubu radnych, cytując: Czechowski, jaki był, taki był, ale prezydenta zawsze bronił. I wiem, że na pewno w jakimś stopniu prezydentowi tego brakuje. Czy brakuje Markowi Hokowi? Chyba nie. Ale natomiast mnie bardzo interesują również ludzie, jeżeli mówimy o partii politycznej, to członkowie, którzy po prostu tą platformą żyją. I mnie cieszy to, że bardzo dużo osób, kiedy tylko spotkamy ich na mieście, pyta: Łukasz, gdzie tam się schowałeś? No, czekamy na ciebie, chcemy, żeby znowu twój głos był słyszany. Natomiast ja jeszcze, jeżeli chodzi o działalność polityczną,
czyli tego typu, bo nie samorządową, to myślę, że jeszcze chwila czasu i myślę, że we wrześniu nastąpi pewien swego rodzaju comeback do działalności politycznej, natomiast w samorządzie cały czas. Właśnie jest pan w Radzie Powiatu, to nie jest takie wycofanie? Ja się bardzo, bardzo cieszę, że w tej kadencji jestem w Radzie Powiatu, ponieważ mogę tam się realizować bardzo dobrze. Współpraca ze starostą Tomaszem Tamborskim układa się wręcz idealnie. Niestety nie mogłem tego powiedzieć przez poprzednią kadencję. Naprawdę często banalne problemy, które próbowałem rozwiązać, napotykały na duży opór. Natomiast tutaj, jeżeli mamy jakiś cel i jest to faktycznie możliwe do zrealizowania, to po prostu idzie do przodu. Pracować się z takim, w cudzysłowie oczywiście, szefem jak Tomasz Tamborski, to jest przyjemność, bo pokonujemy naprawdę co chwilę jakieś kolejne przeszkody. Mam wrażenie niestety, że w mieście zaczęło się administrowanie. To już nie jest zarządzanie miastem, to nie jest wyznaczanie sobie nowych celów, nowych wizji. Ja rozumiem, że są pewne problemy finansowe, ale ma je tak naprawdę każdy, zaczynając od nas jako osób prywatnych, poprzez samorządy, kończąc na skali państwa. Miasto, administrowanie. Powiat, zarządzanie, wizje, kolejne pomysły, kolejne kierunki działania. I dlatego bardzo cenię sobie pracę w powiecie i bardzo cenię sobie również skuteczność tego, o co proszę. Jeżeli mamy faktycznie problem, który dotyczy powiatu, naprawdę fajnie jest te problemy rozwiązywać i tak naprawdę czuję, że jestem tam, gdzie być powinienem, że czuję, że jeżeli ktoś przychodzi z pewnym problemem do mnie jako do radnego powiatu, to mam realne możliwości, żeby to rozwiązać. Dzisiaj bardzo często widzę taki gest rozkładających rąk u radnych miasta. Co ja mogę zrobić? Po to jesteś radnym, żeby coś zrobić. W powiecie faktycznie wiem, że można te problemy rozwiązywać. Często z moimi kolegami przez poprzedniej kadencji, kolegami z tej kadencji. No, niektórzy mają różne odmienne zdanie, ale niestety gdzieś napotykałem na ten mur i moim zdaniem Rada Powiatu to jest miejsce, w którym można naprawdę fajnie się odnaleźć. Ja wiem, że gdzieś to jest tam może trochę z boku, tak? Bo Rada Miasta to jest jednak ten języczek uwagi i na Radę Miasta wszyscy patrzą, ale nie trzeba być miejskim celebrytą, wystarczy być takim powiatowym wyrobnikiem, który robi swoje. A tak chwilę na marginesie i kończąc ten temat pana spraw osobistych, TVN 24 pokazywał, zresztą nie tego w ogóle grupa TVN pokazywała, teraz ten słynny eksperyment, prowokację z Reżyną Żarką. Nie wiem, czy pan widział, kobieta w internecie, która przekazywała skrajnie prawicowe poglądy popierające Jarosława Kaczyńskiego, tytułujące do Denergala, no i spotykała się z ogromną nienawiścią internautów. No, tam zabijali, gry wideo zrobiono z jej udziałem, gdzie tam można było zabić Grażynę Żarko. Na jej plakat ktoś tam nasikał. To jest posłanka, tak? Spisu, tak? Nie. To nauczycielka, którą po prostu wynajęto, zapłacono jej tam jakieś pieniądze, merytowana nauczycielka, która po prostu zagrała rolę w internecie. Eksperyment co nieco został, no wymknął się spod kontroli ze względu na niesamowitą, masową nienawiść internautów. Jej tam filmiki w internecie obejrzało ponad 3 miliony osób. Tak więc no dość duże zainteresowanie na YouTubie było, a spotkała się ze sporą nienawiścią. Gdy okazało się, kto to jest, no to zaczęto tam przepraszać i w ogóle nawet znani blogerzy ją bardzo mocno zaatakowali ze względu na poglądy. I teraz chciałem się zapytać, czy, bo jak piszemy o Łukaszu Czechowskim bardzo często u nas na portalu, to mam wrażenie, że to właśnie w ten sam sposób jest reakcja na pana osobę. Zresztą wielokrotnie, gdy próbowaliśmy pana podglądać w różnych sytuacjach, by zrobić zdjęcia to za krzaka, to gdzieś za rogu, no oczywiście do naszego tabloidu, tak? No to mamy gwarancję, że na pewno to zostanie przeczytane. Jak nawet była zapowiedź audycji o Łukaszu Czechowskim, obejrzało ją mnóstwo osób. Chyba 16 razy więcej niż standardową, zwykłą zapowiedź. Wystarczy też pana zdjęcie, żeby to był sukces i tam od razu tak internauci dają upust swojej złości. Nie czuje się pan taką Grażyną Żarką? Znaczy na pewno nie jestem przede wszystkim wynajęty przez kogoś, to zaczynając od tego. A po drugie, to jest pewna ścieżka, którą sobie obrałem na początku swojej działalności, czy samorządowej, czy politycznej. Że mówię o tym,
O czym myślę? Bardzo często spotkam się z osobami, które mówią żołnierzu, żołnierzyku, usiądź na... nie ryzykuj. I to jest ich droga. Ja obrałem inną drogę. Myślę w swój sposób, mam swoich wyborców, którzy mnie popierają i wiem, że wrzucą zupełnie skrajne emocje, tak? Że albo ktoś Czechowskiego lubi, albo ktoś Czechowskiego po prostu, mówiąc delikatnie, nie lubi. Ale za to zbudam też szacunek u bardzo wielu osób, które szanują to, że mówi się to, co się myśli i tego po prostu nie zmienię. Nie chcę być osobą, czy politykiem, samorządowcem, który gdzieś tam układa się powoli, czasem się ugryzie w język. Czasem to jest warte, faktycznie. Kilku wypowiedzi z poprzedniej kadencji swoich żałuję. A który? Tak, tak szczególnie? No być może których tam dyskusji z może radną Jadwigą Mań. O, to były złote dyskusje. Na pewno nie na temat sportu, nie, na pewno nie będę, nie żałuję swoich słów dotyczących kotwicy cytowanych zresztą pana ostatnio na portalu w takim raporcie. No, panie redaktorze, ciężko mi powiedzieć, skąd to wzbudzanie takich emocji, czy wzbudzanie tego. Na pewno nie czuję się w ten sposób. Ja przeżyłem już bardzo dużo, jeśli chodzi o portal internetowy. Bardzo mi podoba się to, co pan zrobił. Przede wszystkim, czyli już rejestrowanie komentarzy, podawanie prawdziwego chociażby e-maila, chociaż to mały krok dla portalu, ale duży dla internauci nauczyli się go obchodzić, zaczęli zakładać nowe konta, ale automatycznie są wyrzucani. Zresztą, proszę Państwa, taka uwaga, to naprawdę nic nie daje. Tak? Zarejestrowanie 11AAWW i twierdzenie, że to jest oryginalne konto, to jest oczywiście założone konto specjalne. Zatem internet ma to do siebie, że daje poczucie, tylko poczucie, bo tak naprawdę wiemy o tym, że nie daje anonimowości. Byłem ostatnio na policji, składałem informacje. Ja parę razy, może trochę żałuję tego, że dałem sobie spokój, że naprawdę z takimi bardzo obraźliwymi tekstami, które czytałem na swój temat. Bardzo fajnie, że Mirek Teścikowski, że Tomek Tamborski, że Marek Hok, Janusz Gromek, że oni faktycznie te zawiadomienia składali, bo są pewne granice, których przekraczać nie można. Witamy pana Bogdana, zapraszamy. Bogdan Błaszczyk będzie gościem za kilka chwil. Ale panie radny, wspomniał pan o sporcie. To skoro jesteśmy przy temacie kotwicy Kołobrzeg, to jak pan oceni to, co dzisiaj się robi z tą sportową spółką akcyjną, skoro pan, także Piotr Lewandowski, ja pamiętam poprzednią kadencję, nie miało znaczenia, co się do was mówiło, nie miały znaczenia argumenty, a wy broniliście tego czasami ślepo, z wielką zaciekłością, a dzisiaj w sumie jakby to poszło w zapomnienie, nagle kotwica nie ma wielkiego znaczenia i można znieść i wyrzucić do kosza. Kotwa to my. Ale to pan twierdzi, ale dzisiaj w Platformie już nie wszyscy tak mówią. Ba, klub mówi, nie damy kasy na kotwicę. Wie pan co, no ja nie zgadzam się z tym. Tak? Ja uważam, że powinniśmy kotwicę jako miasto finansować. Być może nie w takiej, nie w takiej skali. Być może trochę więcej rozsądku w tym i faktycznie trochę było takich klapek na oczach. Ja mam szczególny do tego stosunek, bo dziecka chodziłem na mecze, czy piłki nożne, czy jeszcze wcześniej, kiedy graliśmy w naszym kurniku na ulicy Wąskiej, w Kosirze jeszcze ówczesnym. Być może nie aż na taką skalę finansować, bo rozumiem oczywiście ludzi, którzy mówią, kibiców też, z którymi ciągle przybywam. Dobrze, no nie, dobra, machniemy ręką na tego kosza, ważna jest piłka nożna, bo ja przecież chcę, żeby moje dziecko normalnie chodziło do przedszkola. Ja też przecież chcę, żeby miało u siebie normalny plac zabaw, 1 000 000 zł, przecież to jest za dużo. Natomiast dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, jeżeli miasto wywiąże się z tej obietnicy, którą dało, czyli określone kwoty dla kotwicy, powiat, ja myślę, że mogę też to w dużym stopniu zagwarantować, że powiat, jeżeli chodzi o sport, to ze wszystkich zobowiązań swoich się będzie wywiązywał. Prezes Trojanowski naprawdę bardzo duży szacunek do tego, że stara się mimo
dużych oporów ze strony miasta. Naprawdę słyszałem wypowiedzi prezydenta i niestety nie jestem z nich zadowolony, ponieważ no przecież dlaczego, jeżeli weszliśmy do ligi kontraktowej, która ma przez 3 lata mamy zagwarantowaną ekstraklasę, dlaczego tego nie zrobiono rok temu? Dlaczego nie powiedziano mieszkańcom Kołobrzegu rok temu, że przestaniemy finansować Kotwicę? Dlatego, że były wybory? I wszystko na to wskazuje. No ale to nie jest uczciwe, panie doktorze. Kibice, kibiców nie interesują, nie interesuje to, że są wybory. Dzisiaj wszyscy o tym mówią. Dlaczego nie powiedziano nam o tym, że rok temu? Ja mówię. Bo były... Ja mówię, że za rok to się skończy. Pan chodzi na mecz, robi zdjęcia. Ja siedzę na sektorze B4 i wszyscy tam mówią. To nie było tak naprawdę ogranie niczego, bo dzisiaj wszyscy o tym mówią. Czemu nam nie wchodziliście rok temu? Po co my wchodziliśmy do tego? Dlaczego nie zeszliśmy spokojnie do pierwszej ligi, a dzisiaj mieliśmy utopić Kotwicę i zejść do trzeciej z tymi poniesionymi kosztami? To jest absurd, na który ja się osobiście nie zgadzam i z prezydentem się nie zgadzam w tym kontekście, jeśli chodzi o Kotwicę. A jeżeli idzie o Bastion, pan też był jakimś zwolennikiem Bastionu, tu niedawno rozmawialiśmy na ten temat. Bo jest to akurat ciekawa sprawa, zwłaszcza z tego tytułu, tu próbował pan rzecznik trochę mówić, że no wszyscy wiedzą. Ja jako dziennikarz nie wiedziałem, że toczą się jakieś rozmowy z firmą, bądź toczyły się rozmowy z firmą, która jest zainteresowana tym terenem, jest to kołbrzeska firma, i że ma tam być cokolwiek lokalizowane. Urzędnicy już głęboko nad tym pracują. Tam także gdzieś w okolicy ma być część mecu przeniesiona. Ciężko mi się wypowiedzieć w tej chwili, jak to ma wyglądać. Jeśli chodzi o mecz, to dla mnie to jest jakaś ściema. Bo tak naprawdę ja już tam słyszałem, że i amfiteatr ma na tamtym terenie powstać. Tak naprawdę, patrząc na to zupełnie z boku. Kawałek dalej mamy Mirocice. Teren, ogromny teren deweloperski, własność jednego, być może, pewnie nie jestem, jak tam struktura własnościowa jest, jednego z kołobrzeskich biznesmenów. Jeżeli ktoś chce dlatego, żeby ułatwić dostęp do tego terenu, gdzie mają za chwilę powstać kolejne wieżowce, mają powstać domki szeregowe, domki jednorodzinne. Jeżeli ktoś chce pozbawić Kołobrzegu atrakcji, na którą przyjeżdża kilka tysięcy osób dziennie, panie redaktorze, to ja się z tym niestety nie mogę zgodzić, bo na początku mówiliśmy, czy ja słyszałem przynajmniej, o ochronie Borowiny, tak? Że najpierw jest Borowina, później jest strefa ochronna, że Bastion ingeruje w Borowinie. Czy dzisiaj ktoś z was miasta o tym mówi? Że ja nie słyszę o z własnej miasta, czy ktoś dzisiaj o tym mówi? Nie mówi, ja dzisiaj nie słyszę argumentu Borowiny. Dzisiaj słyszę argumenty, o których pan przed chwilą powiedział, tak? Że są kupcy. Dlaczego można dzisiaj pomóc przedsiębiorcy na ulicy Trzebiatowskiej, sprzedając działkę na ulicy Trzebiatowskiej razem z jego własnością, a drugiego przedsiębiorcę, który taką wspaniałą atrakcję robi dla Kołobrzegu, po prostu się stamtąd wyrzuca? Ja tego nie zrozumiem. Przecież hasła pomocy przedsiębiorcom, staranie na gospodarkę, otwartości gospodarczej, liberalizmu, działalności. Ludzie, bierzcie działalność w swoje ręce, to były hasła, które budowały Platformę Obywatelską. Dla mnie Bastion jest typowym zaprzeczeniem tego. Niestety, z tym się nie mogę zgodzić. Niestety, to nie jest polityka Platformy Obywatelskiej, to jest polityka Janusza Gronka. Z nią się niestety nie mogę zgodzić. Jeżeli chcemy ułatwić przedsiębiorcy dojazd do swoich działek, do swoich hektarów, a za chwilę będziemy mieć przecież w grudniu podobno studium wchodzi, które ma tą sprawę załatwiać. Ja się z tym nie mogę zgodzić, bo ja patrzę na tysiące ludzi, którzy przyjeżdżają na tą atrakcję. Czy mi się Bastion podoba, czy mi się nie podoba? To jest zupełnie inna kwestia. Czy pani doktor Adamskiej, czy wszystkim się Bastion podoba, czy się nie podoba? To jest inna kwestia. Musimy patrzeć na to, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają w tą słabą pogodę do Kołobrzegu, oni mają gdzie pojechać. Oni mają, mogą sobie pójść do muzeum, mogą pojechać na latarnię, pójść na molo, zasłonięte zupełnie, to już inna kwestia, a mogą pojechać również na Bastion. Nie jest kierunek, moim zdaniem, tego miasta. Ma się nam zadać Kotwicę, ma się nam zadać Regatio Srebrny Dzwon, zabierze nam się Bastion, co będzie kolejne. No to pana partia rzeczy Kołobrzegu. To prawda i to sobie w Platformie Obywatelskiej, że możemy otwarcie mówić o tym, co nam się w niej nie podoba. No, na partia, no, tylko że to nie partia podjęła decyzję o tym, że zaprzestajemy finansowania Kotwicy. Bo najpierw była decyzja, a później dopiero dyskusja w Platformie Obywatelskiej. I
ale to jak powiedziałem, to sobie cenię, że możemy mieć różne poglądy, możemy je wymieniać, tylko wystarczy o tym, wystarczy słuchać. A jeszcze taka kolejna kwestia, a pan już mnie nie nakręca, panie redaktorze. Nie, taka jeszcze jedna rzecz. Mieliśmy tu ostatnio Krzysztofa Plewkę, temat smrodu schudnego, ekologii szeroko rozumianej. Za pana, gdy pan jeszcze był radnym miejskim, te sprawy wszystkie wyszły. A jak pan to z daleka dzisiaj, będąc w Radzie Powiatu, widzi? No mieliśmy czterech liderów całego tego zamieszania, może pięciu. Jedna osoba dostała się do Rady Miasta, a dzisiaj reszta tak naprawdę znikła. I dzisiaj widzę to, że to była kampania dostania się do Rady Miasta na takiego sprawiedliwego trochę, no bo faktycznie wynaleziono pewien problem, który de facto istnieje. No nie można powiedzieć, że tego problemu nie ma, ale znaleziono sobie jakiś motyw, wokół którego budowano sobie swoją pozycję. Dorota Oedemi dostała się do Rady Miasta i co? No i dzisiaj jakby problem powoli znika, ale naprawdę to jest kwestia, ja wiem, że i Zieleń Miejska, i Wodociągi naprawdę przez ostatnie dwa lata zrobiły tyle dla ochrony tego terenu i zarówno prezydent miasta tak samo, tyle środków, tyle siły włożyli w to, żeby tą uciążliwość zmniejszyć, co nie było zrobione przez ostatnie 15 lat. A proszę powiedzieć w takim razie, na koniec, mamy sezon, patrzę na zegarek, bo nie pamiętam, który dzień dzisiaj jest, 9 sierpnia. No to sezon praktycznie już dobiega końca. Jak pan uważa, mieliśmy sezon w tym roku w Kłobrzegu, będziemy jeszcze może mniej? No to Wiesia Parusa chyba trzeba należałoby zapytać z wodociągów, bo przecież to na podstawie zużycia wody najczęściej liczymy ilość turystów w Kołobrzegu, no i ja gdzieś tam nieoficjalnie słyszałem, że faktycznie jest dosyć duży spadek turystów. Ja oceniam to zupełnie różnorako, bo z jednej strony trochę turystyka w Polsce się zmienia. Z jednej strony ludzie wolą jechać Tunezja, Cypr, Chorwacja czy Egipt, bo tam mają zagwarantowaną pogodę. Z drugiej strony turystyka trochę się zmienia, bo ludzie już wyjeżdżają weekendowo, to nie jest tak jak kilka lat temu, że planujemy sobie 5 miesięcy wcześniej urlop dwutygodniowy, jedziemy do Kołobrzegu i trzymamy to miejsce. Dzisiaj patrzymy w środę, jest ładna pogoda, ok, dzwonimy do hotelu i w piątek przyjeżdżamy na weekend. Trochę jeszcze pokutuje nam pewnie ta plaża, która na szczęście wysiłkiem bardzo wielu osób zostaje odbudowana. Szkoda, że nie na ten sezon, no ale patrzmy w przyszłość. Ta plaża naprawdę będzie fajna. Sezon jest słaby, może trochę ludzie wyprztykali się, mówiąc kolokwialnie, z kasy na euro. Pogoda też nas przecież nie rozpieszcza. Kołobrzeg jest miastem no nie najtańszym, umówmy się. No i fajnie, że znaczy jeszcze przyciąga ludzi takimi atrakcjami, chociażby jak Wasno. Ludzie mają tutaj co robić, jak nie ma pogody. Nie likwidują tych atrakcji. A w kilku słowach Sunrise to był hit sezon? Jak co roku. Jak co roku, znaczy tutaj naprawdę Sunrise moim zdaniem jest godnym następcą festiwalu piosenki żołnierskiej. No gdyby nie Sunrise, to byśmy nie wyrobili imprez w tym. Mamy sensacyjne lato filmu za chwilę. W sezonie. Redaktorze z wspaniałymi reżyserami. Pierwszy i naprawdę już takie gwiazdy, gdzie można stawkę większą niż życie obejrzeć, psy. Prezydent spotyka się ze Stanisławem Mikulskim. Zobaczymy, co powie Stanisław Mikulski o Kołobrzegu po festiwalu piosenki żołnierskiej. Już nie pamiętam ile. Nie ze mną te numery, Janusz. Naszym gościem był Łukasz Czechowski, Rady Platformy Obywatelskiej, Rada Powiatu, a prywatnie w tej chwili na urlopie wychowawczym. Tak. Za kilka chwil, proszę państwa, Bogdan Błaszczyk, będziemy rozmawiali o nauczycielach i o uchwale, którą uchwalił wojewoda, a w tej chwili zapraszam na krótką przerwę.